Pustą i zamkniętą szkołę zastali dzisiaj rodzice, dzieci oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, którzy przybyli do malowniczych Becejł na rozpoczęcie roku szkolnego. Stojąc w strugach deszczu bezskutecznie szarpali zamknięte drzwi. Publiczna szkoła w Becejłach w świetle prawa jest placówką funkcjonującą. Okazało się jednak, że dla dzieci zamkniętą. Nasze informacje są takie, że organem prowadzącym jest Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół w Żubrynie. 14 sierpnia wójt gminy Szypliszki, jak wynika z informacji uzyskanych w Kuratorium Oświaty, otrzymał z Fundacji pismo, w którym wypowiada ona umowę gminie. Wójt jako jednostka samorządu terytorialnego powinien egzekwować wykonywanie obowiązków wywiązywania się z umowy przekazania przez fundację, która przejęła tę szkołę do prowadzenia. Organ prowadzący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, jak również gmina ze swojej działalności nadzorującej. Rodzice boją się, że na skutek inercji organu prowadzącego szkołę i lokalnego samorządu będą ponosić odpowiedzialność za to, że ich dzieci nie realizują obowiązku szkolnego. Ale żeby nie było, że my jakieś konsekwencje ponosimy, że my nie doprowadziliśmy do szkoły, bo to obowiązek szkolny. Nie ma takiej możliwości. Szkoła podstawowa w Becejłach posiada swój obwód. I dzieci przynależą, które zamieszkują na terenie tego obwodu, z urzędu przynależą do obwodu tej szkoły. Więc nie ma takiej możliwości, żeby zarzucić nierealizowanie obowiązku czy szkolnego, czy jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Podobnie jest w przypadku dzieci, które są z innego obwodu, ale są zapisane do tej właśnie placówki. Pan swego dziecka nie przypisywał do jednej szkoły, a więc ono ma prawo kontynuować naukę w tej szkole. 18 sierpnia wójt gminy Szypliszki pisemnie zobowiązał rodziców dzieci z tej szkoły do przepisania dzieciaczków do innej placówki. Powołał się na regulację prawną nie mającą zastosowania w istniejącej sytuacji. Rodzice nie wyrazili na to zgody i skierowali do Rady Gminy skargi na działalność wójta. Rada Gminy Szypliszki pozostaje jednak i ślepa, i głucha na argumenty rodziców. W lutym usłyszeliśmy od wójta, że we wrześniu szkoła nie ruszy, bo nie będzie dzieci, a jak dzieci będą, to nie będzie nauczycieli. I jak powiedział, tak zrobił, opowiadają rodzice. Pomysł zamknięcia szkoły pojawił się w lutym bieżącego roku. Rodzice byli temu przeciwni. Gmina nie tylko nie uzyskała w tej sprawie pozytywnej opinii podlaskiego kuratora oświaty, ale nawet o te opinie nie wystąpiła. W marcu Rada Gminy, uchwalając nową sieć szkół, publiczną szkołę podstawową w Becejłach umieściła na liście działających placówek. Dzisiaj ta sama Rada łamie prawo, które ustanowiła. A skoro sama go nie respektuje, to trudno spodziewać się, by podjęła próbę wyegzekwowania od wójta realizacji uchwały. W miniony piątek rodzice dowiedzieli się nieoficjalnie, że bez ich wiedzy i zgody organ wykonawczy gminy przepisał ich dzieci do innej szkoły, choć prawo takie mają wyłącznie rodzice i opiekunowie prawni. Z pewnością wątek ten powinien zostać zbadany przez prokuraturę, podobnie jak kwestia niewłaściwego nadzoru nad wykonywaniem umowy. Czy prawo, polskie prawo zobowiązuje organy gminne do tego, by w razie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu szkoły czy pewnych wątpliwości w zakresie niewłaściwej realizacji tej umowy, czy organy gminy mogą niezwłocznie i bez wyczekiwania na 6-miesięczny okres wypowiedzenia przejąć placówkę? Oczywiście. Mówię o tym również jeden z punktów umowy przekazania, że jeżeli gmina, a przedstawicielem gminy tutaj możemy powiedzieć jest wójt, stwierdzi, że fundacja jako organ prowadzący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie wypełnia warunków umowy, może w terminie krótszym i niezwłocznie poprosić o przekazanie tej szkoły gminie i właściwie powinien to zrobić. Zapytaliśmy także, czy wizytatorzy będący na miejscu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego stwierdzili, że szkoła w Becejłach funkcjonuje prawidłowo. Nie, nie. Organ prowadzący, którym na dzień dzisiejszy jest fundacja, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Czy w Pani ocenie jest to wystarczająca podstawa do tego, aby organy gminy niezwłocznie przejęły tę placówkę? Oczywiście. Jak najbardziej. Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Szypliszkach nie zastaliśmy wójta, sekretarza gminy, przewodniczącego rady. Przewodniczący Stanisław Gibowicz od wielu dni nie odpowiada też na nasze maile. Nie zwołał także posiedzenia rady, by ta rozpatrzyła skargi na działalność wójta, które złożyli zbulwersowani rodzice. Udaliśmy się także wraz z przedstawicielkami Kuratorium Oświaty do siedziby fundacji prowadzącej placówkę. Szukamy pani Sidorek jako pani prezes fundacji. Też jest na zwolnieniu lekarskim, więc ale rozumiem, siedziba jest tutaj. Siedziba jest tutaj. Czy ktoś z fundacji jest obecny dzisiaj? Nie ma. A czy ma pani wiedzę, że będzie pani prezes w najbliższym czasie? Ten tydzień na pewno będzie na dzwonieniu lekarskim. Czy od następnego tygodnia będzie, nie wiem, jest ciężko chora, ma chorobę taką i po prostu. Czyli do końca jest na zwolnieniu, do końca tygodnia? Do końca tygodnia na pewno jest na zwolnieniu. Jak będzie później, to nie wiem, a ja nie jestem upoważniona w sprawach fundacji. My akurat na pani prezes tak chciałybyśmy się. Chwilę później w obecności świadków pracownica szkoły zażądała, by przedstawicielki kuratorium niezwłocznie opuściły placówkę. Rodzice dzieci należących do obwodu szkoły w Becejłach zadają głośno pytanie, kiedy nasze dzieci będą mogły przystąpić do nauki. Boją się szykan, boją się, że ich pociechy zostaną napiętnowane, mówią, że już czują się jak czarne owce. Mówią, że wielu rodziców już uległo presji gminnych urzędników. Byli wręcz zmuszeni do tego, żeby przenieść, bo na przykład nie zostanie wyżwirowana droga, jeżeli nie przeniesiesz dziecka do Słobódki. Inny przykład był taki, że jeżeli przeniesiesz dziecko do Słobódki, będzie wtedy bus przyjeżdżał na podwórko. Od razu bezpośrednio dziecko nie będzie musiało iść gdzieś tam czekać. Kolejny przykład, jeżeli przepiszesz dziecko do Słobódki, dostaniesz książki. 1 września nie ma możliwości przepisania dziecka do innej szkoły. Tak powiedziano dla jednej rodziny, gdzie pojechała, przepisała wcześniej, bo podejrzewała, że 4 września będzie zamknięta. Cały czas presja, cały czas jakieś zastraszanie, cały czas jakieś... Odwiedziny wójta w domu. Wójt z radnymi. Wójt odwiedzał państwa w domach. Znaczy mnie osobiście nie, ale słyszałam, że niektórzy mieli wizyty wójta u siebie w domu. Konstytucja gwarantuje dzieciom prawo do edukacji. W gminie Szypliszki póki co jest inaczej.